Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce jest jednym z beneficjentów projektu napisanego przez Powiat Sokólski we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi Rozwój infrastruktury szkoleniowo-edukacyjnej w powiecie sokólskim. Łączna wartość projektu to ponad 2 miliony złotych, w tym dofinansowanie 1,7 miliona. Z tego do zespołu szkół zawodowych trafił sprzęt o wartości ponad 1 miliona złotych. Stoimy właśnie przed jedną z maszyn zakupionych z tego projektu. Jest to fryzarka sterowana numerycznie. Oprócz tego dostaliśmy jeszcze dwie takie maszyny sterowane numerycznie, bardzo dużo maszyn konwencjonalnych. Wszystko to przyczyni się do rozwoju nowego kierunku, czyli właśnie technika, mechanika ze specjalnością operator obywarek skrawających. Uważamy, że taki właśnie kierunek, te nowoczesne maszyny sterowane numerycznie są przyszłością. Sokólskie firmy potrzebują tego typu pracowników i właśnie wychodzimy temu naprzeciw. Pozyskanie takiego sprzętu znacznie polepszy nasze szanse w pozyskiwaniu młodzieży szkół podstawowych i dla nich będzie stanowić również szansę na zdobycie nowoczesnego, atrakcyjnego i dobrze płatnego zawodu.